Witam Państwa bardzo serdecznie. Szklarski większość życia spędził w Katowicach, gdzie przeprowadził się po zakończeniu II wojny światowej. Natomiast urodził się w Chicago, tam też spędził pierwsze 20 lat życia. Później wraz z matką i rodzeństwem przenieśli się do Polski. Studiował w Warszawie, gdzie spędził też lata okupacji, no po czym przeniósł się na Śląsk. Ale rzeczywiście do tego Śląska był bardzo przywiązany. W Katowicach mieszkał przy ulicy Jordana. Ja Państwa gorąco zachęcam do tego, żebyście Państwo odwiedzili dom oświatowy Biblioteki Śląskiej, gdzie znajduje się zrekonstruowany gabinet pisarza. Można tam zobaczyć jego biblioteczkę, kolekcję egzotycznych pamiątek przywiezionych z podróży, paradoksalnie głównie przez jego żonę Krystynę, oraz kolekcję fajek, ponieważ pisarz był zapalonym fajczarzem. Można też i gorąco polecam wybrać się na wystawę w Muzeum Śląskim, która się nazywa Na tropach Tomka i bardziej z takiej perspektywy antropologicznej przedstawia jego fascynację. Ja dzisiaj będę opowiadał głównie o literaturze przygodowej, dlatego chciałem zacząć od cytatu pochodzącego ze słów Jean-Paul Sartre'a, cytatu poświęconego właśnie temu gatunkowi. I Sartre pisał tak: tymto szkatułkom magicznym, a nie harmonijnej frazie Chateaubrianda, zawdzięczam pierwsze spotkanie z pięknem. Otwierając je, zapomniałem o wszystkim. Czytałem? Nie, umierałem z ekstazy. Z mojego unicestwienia rodzili się natychmiast tubylcy uzbrojeni we włócznie, brusca, podróżnik w białym kasku. Byłem wizją, zatapiałem się w światłości. Piękne, smagłe policzki, audy i faworyty Filiasa Foga. Uwolniony wreszcie od samego siebie, mały cud stawał się biernie czystym zachwyceniem. O 50 centymetrów nad podłogą rodziło się szczęście wolne od pana i obroży, szczęście doskonałe. I to szczęście doskonałe polskim dzieciakom biegającym w trojach kowbojów i Indian dawał właśnie przez kilkadziesięcioleci Alfred Szklarski. Ja nie przesadzę, jeżeli nazwę go autorem, twórcą bestsellerowym, ponieważ od rozpoczęcia cyklu o przygodach Tomka w latach 50. do 1989 roku Szklarski sprzedał aż 6,5 miliona egzemplarzy swoich książek. Jego spotkania autorskie przyciągały tłumy i można powiedzieć, że stworzył coś na wzór dzisiejszych fandomów. Nie chcę mówić na wyrost, natomiast mam takie wrażenie, że znajomość jego książek była doświadczeniem niemal każdego chłopca urodzonego w PRL-u. Szklarski był pisarzem bardzo popularnym i rzeczywiście jego książki, nie tylko Przygody Tomka, ale także trylogia indiańska bardzo kształtowały nasz sposób postrzegania inności kulturowej. Cykl poświęcony przygodom Tomka Wilmowskiego składa się z 8 części. Otwiera go Tomek w Krainie Kangurów, kończy Tomek w Granczako. Natomiast jeżeli chcielibyśmy być bardzo dokładni, no to musielibyśmy do tego zestawu dorzucić jeszcze dwie powieści. Mianowicie Tomka w Tarapatach, czyli powieść, którą Szklarski napisał pod koniec lat 40. i tam pojawia się postać bardzo podobna do Tomka Wilmowskiego, która zresztą też tak ma na imię, też się nazywa Tomek. Natomiast krótko przed śmiercią pisarz zaczął pisać tom serii poświęcony przygodom Tomka na Alasce. Niestety praca nad tym tomem przerwała śmierć i za Szklarskiego pisanie tej książki dokończył ksiądz Zelga. Bohaterami tego cyklu jest czwórka postaci, chociaż ten krąg w dalszym przebiegu akcji w kolejnych tomach się powiększa. To jest Tomek, który jest takim bohaterskim, może nazbyt bohaterskim, nazbyt pozytywnym, bo w zasadzie no, kryształowo czystym i dobrym młodym Polakiem.
Czytelnik, można powiedzieć, starzał się wraz z Tomkiem, ponieważ Tomek zostaje w pierwszym tomie przedstawiony jako nastolatek, natomiast w Tomku w Gran Chaco ma już lat 20 kilka. I gdybym miał odnieść Tomka do jakiegoś wcześniejszego wzorca bohatera, to na pewno byłby to Staś Tarkowski. Tomek mógłby być synem Stasia Tarkowskiego. Pan Andrzej Wimowski, jego ojciec, jest geografem, konspiratorem zagrożonym zsyłką na Sybir i pracownikiem hamburskiego zoo Karla Hagenbecka. On uosabia wartości patriotyczne, jest ostatecznym autorytetem Tomka we wszystkich możliwych kwestiach. Dalej mamy Jana Smugę, który jest najbardziej tajemniczym z bohaterów i który w moim przekonaniu uosabia taką czystą zdarzeniowość charakterystyczną dla powieści przygodowej. Smuga radzi sobie we wszystkich sytuacjach i dzięki sprytowi połączonemu z silną pięścią kolejnego bohatera, Bosmana Nowickiego, bohaterowie wychodzą cało ze wszystkich opałów. Ten krąg bohaterów, tak jak mówiłem, się poszerza o narzeczoną później żonę Tomka, Australijkę Sally, kuzyna Tomka Zbyszka i jego żonę Nataszę. Miejscami akcji kolejnych części są Azja, Afryka, obie Ameryki, Australia i Oceania. Czyli czytelnik rodem z PRL-u mógł wraz z Tomkiem poznać cały świat. Badacze przygody Tomka nazywają pedagogiczną powieścią przygodową, natomiast ja chciałbym się skupić na samej przygodzie. Zanim to zrobię, to chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że Szklarski w epoce przedinternetowej w kraju odgrodzonym szczelnym kordonem od wielkiego świata chciał przekazywać wiedzę na jego temat. Ale to nie był projekt do końca udany, ponieważ często, szczególnie w pierwszych częściach, to zmieniało się w dydaktyczną pogadankę, czy nawet encyklopedyczne hasło, którego kompletnie nie uzasadniały względy narracyjne. Innym takim aspektem tych utworów jest patriotyzm i to takie nachalne doszukiwanie się wszędzie z śladów polskości przez bohaterów dzisiaj może nas razić, natomiast no, stanowi taką niezbywalną część cyklu. Co do samej przygody, to muszę zacząć od paru zdań na temat samego gatunku, bo istnieją różne, często sprzeczne wersje na temat pochodzenia tego gatunku. Wiąże się go na przykład ze starożytną powieścią próby, XVII-wiecznym romansem otrzykowskim, ale tak naprawdę nowoczesna powieść przygodowa to dopiero wiek XIX. I tutaj mam na myśli rozwój dwóch podstawowych odmian tego gatunku, to znaczy historyczną powieść przygodową i geograficzną czy też podróżniczą powieść przygodową. Jeżeli chodzi o historyczną powieść przygodową, to bardzo często ona przybierała postać zwanej powieści płaszcza i szpady. Tutaj warto wspomnieć o XIX-wiecznej karierze takiego pisarza, jakim był Aleksandr Dumas, ojciec, autor Trzech Muszkieterów, który był posądzany o to, że zatrudnia podrzędnych literatów po to, żeby pisali książki sygnowane później jego nazwiskiem. Podróżniczą powieść przygodową z kolei uprawiali tacy pisarze jak Jules Verne, Henry Rider Haggard, Emilio Salgari, Luigi Motta, Karl May w Niemczech czy Jack London w Stanach Zjednoczonych. Warto też pamiętać o przygodowej powieści dla piratach i tutaj mam na myśli Wyspę Skarbów Roberta Louisa Stevensona. Skąd wzięła się powieść przygodowa, podróżnicza powieść przygodowa? Taka badaczka epoki wiktoriańskiej, Elaine Showalter, w książce Anarchia płci, napisała, że w literaturze późnowiktoriańskiej dominowała przede wszystkim literatura pisana przez kobiety, przez siostry Bronte, ale przede wszystkim przez Mary Ann Evans,
która pisała pod męskim pseudonimem George Eliot. Ona była bardzo szalenie popularną pisarką w dobie wiktoriańskiej i popularyzowała wartości, które możemy nazwać domowymi, to znaczy rodzinę, harmonię domowego ogniska, ład, porządek. I wtedy, powiada Showalter, pojawiła się potrzeba literatury męskiej, pisanej przez mężczyzn, o mężczyznach i dla mężczyzn. Dzisiaj literaturę przygodową czytają bardzo młodzi odbiorcy, natomiast kiedyś ta bariera wieku była wyższa. Trzeba tutaj też pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie druga połowa XIX wieku to apogeum europejskiego kolonializmu. Przypomnę tylko, że największym imperium na świecie była wtedy Wielka Brytania, której kolonie i terytoria od niej zależne zajmowały 25% powierzchni ziemi. No ale oczywiście Francja i inne państwa europejskie także posiadały kolonie. Stąd podróżnicza powieść przygodowa staje się wówczas przede wszystkim literaturą o młodych Europejczykach przeżywających niesamowite perypetie w krajach tropikalnych, w kolonias. Te egzotyczne awantury często miały charakter inicjacji, czy też wtajemniczenia w męskość. Do tego wzorca nawiązuje chociażby w Pustyni i w Puszczy Henryka Sienkiewicza, najsłynniejsza polska powieść przygodowa, w której przecież Staś przechodzi szereg prób i z chłopca staje się mężczyzną. Tym, co było charakterystyczne dla tego gatunku, było też, jak pisze z kolei francuski uczony Mathieu Letourneau, podział na bohaterów pozytywnych i czarne charaktery. Tutaj w przypadku utworów przygodowych nie ma miejsca na niuanse, analizę psychologiczną, ponieważ liczy się czysta akcja. Te wszystkie czynniki sprawiały, że klasyczna powieść przygodowa posługiwała się kolonialnymi podziałami, stereotypami, które dzisiaj zostałyby uznane za rasistowskie. Tubylcy, z którymi spotykają się bohaterowie, są barbarzyńscy i okrutni, a ich kultura stoi na rozpaczliwie niskim poziomie. Z kolei biali przynoszą im postęp, cywilizację. I tak jest na przykład w kopalniach króla Salomona Ridera Haggarda. Na koniec tej części takiej ogólnej poświęconej gatunkowi chcę powiedzieć, że kariera klasycznej powieści przygodowej trwała od lat 70. XIX wieku do końca lat 40. XX. Upadek imperiów kolonialnych, zmierzch idei europejskiej wyższości oraz nowe gatunki kultury popularnej położyły kres, czy też obniżyły rangę tej literatury. W tym kontekście Szklarski, piszący w latach 50. i później, jawi się jako nieco spóźniony staroświecki pisarz. Tym bardziej, że w literaturze młodzieżowej PRL-u dominuje coś, co Ryszard Waksmund, badacz literatury dziecięcej, nazywa wielką hecą. Więc już nie wielka przygoda mająca miejsce w tropikach, tylko wielka heca. To znaczy przygoda, która może się zdarzyć każdemu, nawet w najmniejszej polskiej miejscowości. Na podwórku, w szkole, na wakacyjnym obozie. I takie utwory pisali wtedy na przykład Edmund Niziulski, Adam Bagdaj i Zbigniew Nienacki, autor bardzo popularnego w Polsce Ludowej cyklu o przygodach pana samochodzika. Ale u Szklarskiego, w przeciwieństwie do tych powieści, w których akcja toczy się współcześnie, mamy do czynienia z akcją osadzoną w przeszłości, na początku XX wieku. Wtedy jeszcze ta klasyczna wielka przygoda była możliwa. Na Dzikim Zachodzie tliły się jeszcze ogniska oporu Indian. W Australii można było wykopać grudkę złota i spotkać bandytów. A w górach Pamiru w Azji toczyła się sekretna walka między brytyjskim i rosyjskim wywiadem. Osoby, które czytały Tomka, wiedzą, że w tych ostatnich zdaniach ja parafrazowałem pewne fragmenty kolejnych części Tomka na wojennej ścieżce, przygód Tomka w Krainie Kangurów i Tomka na tropach Yeti. Co jest najważniejszym elementem powieści przygodowej? Otóż
Przygoda się przygadza, jak wskazuje jej nazwa. To znaczy przychodzi nagle, bez zapowiedzi, a co więcej, wpisane jest w nią śmiertelne niebezpieczeństwo. Można powiedzieć, że podstawową czynnością w literaturze, podstawową czynnością bohaterów w literaturze przygodowej jest unikanie gwałtownej śmierci. Ale to również jest charakterystyczne. Pomimo tego, że główni bohaterowie ciągle ryzykują, to rzadko kiedy umierają, bo autor ma z czytelnikiem niepisaną umowę, że zawsze ich w ostatnim momencie ocali. Nieodmiennie jednak wejście w przygodę oznacza wyjście ze strefy komfortu, zdanie się na ślepy los. Chodzi o afirmację przeznaczenia. I właśnie dlatego akcja XIX-wiecznych powieści przygodowych toczyła się w egzotycznych lokacjach. Życie w Europie, życie domowe było oswojone. To była przestrzeń swojska, znana, która niczym nie mogła zaskoczyć. Natomiast w tropikach wszystko było nieznane, nowe, dziwne. Światem przedstawionym w powieści przygodowej, tym także przygodami Tomka, rządzi reguła nieprzewidywalności. Zaskakujące wydarzenia, incydenty nadchodzą jedne za drugim i nie sposób nad nimi zapanować. Zupełnie inaczej niż w XIX-wiecznej literaturze realistycznej, którą kierowała logika przyczynowo-skutkowa i wiedza potoczna. Co to oznacza? Znaczy to, że czytelnik powieści realistycznej, na przykład Balzaca, Dickensa, Prusa, jeżeli mówimy o literaturze polskiej, mógł na podstawie znajomości praw rządzących rzeczywistością i na podstawie wiedzy potocznej, jaką dysponował, ustalić to, co wydarzy się w dalszej kolejności. Tutaj logiką wydarzeń w literaturze realistycznej rządziła logika zdrowego rozsądku, tak jak już mówimy. Natomiast w powieści przygodowej można się było spodziewać tylko tego, że coś się wydarzy. I to będzie niebezpieczne. Bohaterowie powieści przygodowej muszą nieustannie stawiać czoła niebezpieczeństwu. Zagrożeniem są ludzie i zwierzęta. Stąd popularność tematyki myśliwskiej. I od razu trzeba powiedzieć, czy też przypomnieć, bo podejrzewam, że część z Państwa przygody Tomka zna, że bohaterowie przygód Tomka są łowcami dzikich zwierząt. Pracują dla faktycznie istniejącego niemieckiego przedsiębiorcy Hagenbecka. Pomimo tego, że nie wszystkie części w cyklu mówią o łowieniu dzikich zwierząt, to tak naprawdę ten Hagenbeck zawsze gdzieś w powieściowym tle majaczy. Jego kontakty, jego pieniądze bardzo wiele ułatwiają bohaterom. Wobec ludzi bohaterowie Szklarskiego bardzo rzadko stosują przemoc, chyba że zostaną napadnięci, muszą się bronić, jak w przypadku ataku na obóz członków zbrodniczego afrykańskiego stowarzyszenia ludzi Lampartów w przygodach Tomka na Czarnym Lądzie. I tutaj pojawia się zasadnicza różnica pomiędzy klasyczną przygodówką a przygodami Tomka, bo w tej pierwszej tubylcy, jak już wspominałem, są ukazywani jako dzikusy, jako barbarzyńcy, jako ludzie pierwotni, ale też prymitywni w takim podstawowym tego słowa znaczeniu. U Szklarskiego jest inaczej. Jego bohaterów interesuje różnorodność kultur, i to zainteresowanie pogłębia się wraz z kolejnymi częściami cyklu. I po amatorsku, i szczególnie Tomek, zajmują się badaniem tej różnorodności kulturowej, czyli są takimi antropologami, amatorami. Czyli można powiedzieć, że w przygodach Tomka inność nie tyle zagraża, ile fascynuje. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że bohaterowie momentami potrafią być
okropnie wyższościowi i europocentryczni, co wynika najprawdopodobniej z tego, że pewnych rozwiązań charakterystycznych dla gatunku w ogóle nie udało się Szklarskiemu uniknąć. Co do samej przygody, to oczywiście przygoda jest dzianiem się, zmianą, ruchem, ciągiem nieprzyjemnych incydentów. Tak naprawdę jednak stanowi ona stan przejściowy. Bardzo często młodzi bohaterowie powieści przygodowych są na wakacjach. Tak? Takim poza rzeczywistością codziennych obowiązków. I właśnie wtedy realizuje się przygoda, po czym wracają do codzienności. Więc logika powieści przygodowej zawsze będzie dążyć do przywrócenia równowagi, a stawką stają się tradycyjne czy nawet konserwatywne wartości. Porządek, rodzina, bezpieczne życie. Bardzo często w tych klasycznych przygodówkach bohater na końcu zdobywa kobietę, którą ratuje oczywiście wcześniej z rąk barbarzyńców i z którą się żeni na samym końcu. W przygodach Tomka tak się jednak nie dzieje. Gdy kończy się jedna przygoda, zaczyna się kolejna. W ramach podsumowania chciałbym powiedzieć, że Szklarski na wiele sposobów przepisywał klasyczną literaturę podróżniczą. Te tradycje gatunkowe były mu bardzo bliskie, ale musiał dopasować formułę opowieści przygodowej do warunków historycznych. Na przykład mam tutaj na myśli pozycję kobiet. W klasycznej powieści przygodowej kobiety były biedne, kobiety ratowano, kobiety były damami w opałach. Natomiast w przygodach Tomka jest inaczej. Sally i Natasza, kiedy trzeba, to biorą karabin do ręki i walczą razem z mężczyznami. No i jeszcze rzecz ostatnia, najważniejsza, wielka przygoda, którą Szklarski nam wszystkim obiecywał, nie mogła się spełnić. To było jedynie marzenie. Marzenie, w które wszyscy wierzyliśmy, które wszyscy podzielaliśmy w kraju bez paszportów, jakim był PRL. Bardzo Państwu dziękuję.